To już można oficjalnie powiedzieć. Kasper Sztuka mistrzem Formuły 4 w sezonie 2023. Naprawdę gratulacje Kasper, fantastyczna robota wykonana przez nie tylko ten sezon, ale i w poprzednim roku, gdzie jeszcze były problemy ze sponsorami, finansowe problemy. Pierwszy sezon też, trudny sezon nauki. Warto było chyba wraz z wszystkimi kibicami spiąć się i robić rozgłos na Twitterze pod akcją, pod tagiem Sztuka Orlenu. To była drobna cegiełka, ale wydaje się chyba, że jakiś tam mały efekt przyniosł. Oczywiście najważniejsze było to, jak sam kierowca pracował z zespołem, doskonalił swoją technikę jazdy oraz uczył się pracy właśnie na tak wysokim poziomie. Naprawdę mistrzostwo we włoskiej Formule 4 to jest naprawdę nie lada osiągnięcie, bowiem to ta kategoria uchodzi właśnie za tą najmocniejszą właśnie ze wszystkich na poziomie właśnie czwartym, poziomie rozgrywek. W końcu tutaj właśnie w pierwszej, szóstej, siódemce klasyfikacji kierowców mamy już sporo podobieżnych: Ferrari, McLarena, Mercedesa, Red Bulla. Są właśnie już podopieczni tych właśnie czołowych ekip, które potem, o których atencję potem Kasper będzie walczył w Formule 4. Naprawdę gratulacje i świetnie wykonana praca. Ważne właśnie było to, by się nie poddawać. Pamiętacie może początek sezonu, wygrana na Imoli, a potem 2 razy 0 punktów przez awarię oraz inne sytuacje. Później w kolejnych wyścigach na Misano nawet też znów DNF, kolejne wyścigi na Spa, jedno podium przepadane z brakiem punktów, później podwójnie 2 podia na Monzy i w końcu wchodzi seria na złoto, 3 zwycięstwa w Le Castellet, potem jeszcze oczywiście były podje na Monzy, ale właśnie 3 wygrane w Le Castellet pod rząd, cały właśnie weekend z kompletem punktów dla Kaspra, potem potrójna dominacja znów na Mugello, w sobotę jeszcze 3 miejsce na podium daleko przed Lindbladem. I w końcu wygrana w drugim wyścigu, to też wręcz z chirurgiczną precyzją 5,3 sekundy. Czemu chirurgiczną? Ponieważ jeszcze potem okazało się, że Kasper popełnił błąd, ponieważ za wcześnie przyspieszył przy restarcie i wjechał na to wyższe tempo, na to tempo wyścigowe, co było niezgodne z regulaminem. Prema to protestowała i przyznano za to 5 sekund kary Kasprowi Sztuce. Natomiast on właśnie miał te 5,3 sekundy przewagi przed tą karą, więc i tak wygrał z przewagą 0,3 sekundy. I teraz cóż, pozostaje sobie zadać pytanie, co dalej, ponieważ mistrzostwo w Formule 4 to jest fantastyczne osiągnięcie i to jest bardzo ważny punkt na wyścigowym CV, czy do IndyCar, do Formuły 1, czy do Endurance'ów, gdziekolwiek indziej, do jakiejkolwiek profesjonalnej serii, bo na pewno Kasper mierzy właśnie w Formułę 1. Oczywiście to jeszcze jest kwestia kilku lat, zanim by tam mógł się dostać, ale zanim to nastąpi, no to trzeba pójść gdzieś dalej, trzeba pójść gdzieś na następny sezon, a tutaj pojawiają się problemy, ponieważ jakiś tam budżet jest, ale żeby pojawić się w Formule 3, ponieważ o frece Kasper raczej nie myśli, trzeba mieć te 1,5 miliona euro. I tutaj się pojawia problem, ponieważ Kasper może mieć problem ze spięciem takiego budżetu. To jest, będzie bardzo ważne najbliższy miesiąc. Oczywiście kwestie polityczne w Polsce też mają tutaj swoje do powiedzenia, ale najbliższy miesiąc będzie bardzo ważny, ponieważ w najbliższym miesiącu rozstrzygną się właśnie miejsca czołowych ekip w Formule 3, no właśnie Prema, Carlin, Trident, to są takie właśnie miejsca, oczywiście jeszcze jest MP Motorsport, to są takie miejsca, gdzie właśnie warto być, nawet na ten pierwszy sezon. MP Motorsport jest dobrym miejscem, Trident no raczej też jest dobrym miejscem, skoro Gabriel Bortoletto w swoim pierwszym sezonie startów zdobył tam mistrzostwo Formuły 3 w tym roku, więc to raczej chyba jest dobre miejsce, ale to będzie bardzo ważny moment, ważny czas, aby znaleźć sobie właśnie fotel. Już teraz Kasper jest ma lekką nieprzewagę, ma lekką stratę do swoich potencjalnych rywali w Formule 3, ponieważ w ostatnich dniach już były testy posezonowe, gdzie część jego przyszłych potencjalnych rywali już spędziła te 3 dni w kokpicie minimum.
co odstawia Kaspra w trochę gorszej sytuacji. I jeszcze jest, potem są testy przedsezonowe, więc można jeszcze sporo robić oraz jeszcze można pojeździć autem z czasów GP3, więc tym autem starszej generacji, które daje jakieś tam mniej więcej porównanie właśnie jazdy, ale teraz kończy się sezon wyścigowy i Kasper może odpocząć od jazdy samochodami, ale absolutnie teraz nie może odpoczywać w kwestii negocjacji ze sponsorami, właśnie walki o te pieniądze, o te wszystkie właśnie, o tego ostatniego eurocenta, aby dopiąć się budżet. To będzie, najbliższy czas będzie krytycznie istotny i bardzo mi szkoda właśnie, że mimo tego wsparcia kibiców, mimo tego, że pojawili też się sponsorzy, to będzie problem. Oczywiście jego główny sponsor to jest jedna rzecz, ale bardzo potrzebne też będzie wsparcie tych innych sponsorów, bo też Kasper ma swoich prywatnych sponsorów, powiedzmy tych takich mniej znanych niż ten jego główny sponsor, i to ich pomoc będzie teraz, może być tym kluczem do, nie chcę powiedzieć być albo nie być, ponieważ w najgorszym wypadku Kasper wyląduje za rok we Frece. Tylko pytanie, czy chcemy marnować rok we Frece, gdzie we Frece wygrywa się, jeździ się albo premu, albo się nie jeździ wcale. Ale no, też nie chcę iść do GB3, tym jak Kucharczyk no raczej nie zyskał zbyt wiele na tym roku w GB3, więc musi być Formuła 3. Zobaczymy, cóż z tego wyjdzie. Na dziś może być z siebie dumny, naprawdę fantastyczne osiągnięcie. Obok wygranej Inter Europol Competition w LMP2 w Le Mans. To jest najważniejszy achievement tego roku w polskim motorsporcie, chyba trzeciego obok, no jeszcze jest czwarty tytuł Bartka Zmarzlika w żużlu. To są najważniejsze achievementy w tym roku. Jeszcze w ten weekend mamy też GB3 wspomnianą oraz Frekę. Tam odpowiednio Tymek Kucharczyk 10 i 12 10. A Roman Biliński w sobotę 5 w wyścigu, więc mocne punkty, więc kolejny krok postawiony właśnie ku jakimś tam postępowi, więc naprawdę Polacy mają bardzo fajny weekend i mam nadzieję, że to jest jakiś tam właśnie jakiś zapowiedź tego, co będzie działo się za rok.